Miłego oglądania życzy telewizja kablowa Telcap, operator z 30-letnim doświadczeniem. W gminie Brwinów odbyła się w zeszłym tygodniu konferencja na temat ochrony drzew, między innymi podczas inwestycji drogowych. Gmina przez blisko rok współpracowała z Fundacją Ekorozwoju w ramach projektu Drogi dla Natury. Jako gmina, jako pracownicy Urzędu Gminy Brwinów nauczyliśmy się tak naprawdę bardzo wiele na temat drzew, na temat różnego rodzaju rozwiązań technicznych, które można byłoby zastosować po to, żeby ochronić drzewa, równocześnie zapewnić bezpieczeństwo pieszym, rowerzystom, również kierowcom. Wiele przykładów. Udało nam się z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tam otrzymaliśmy kilkaset tysięcy złotych i wykonaliśmy prace pielęgnacyjne wszystkich pomników przyrody na terenie gminy Brwinów. To jest zaskakujące, ale mamy ich ponad 470. To są różne pomniki, zarówno pojedyncze drzewa, drzewa w kępach, jak i właśnie aleje zabytkowe. Drogi dla Natury jest to program ochrony zadrzewień przydrożnych, alej, drzew przyulicznych, a także w tej chwili coraz bardziej w ogóle drzew w otoczeniu człowieka, koordynowany przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia. Ale działamy w całym kraju od jakichś 10 lat i prowadziliśmy działania w każdym województwie. Owocna obecnie współpraca z Brwinowem zaczęła się od zgrzytu. Fundacja chciała uratować aleję lip wzdłuż ulicy Pszczelińskiej. Nietrafiony projekt przebudowy drogi zakładał wycięcie większości drzew. W Brwinowie udało nam się we współpracy z władzami gminy doprowadzić do uratowania pięknej alei bardzo prostym zabiegiem, poprzez takie zaprojektowanie przebudowy drogi, żeby pozostawić wszystkie cenne drzewa. I w tej chwili ta konferencja służy temu, żeby rozpowszechnić, pochwalić się tym dobrym rozwiązaniem, inspirować drogowców, samorządowców w całym kraju. Będziemy to puszczać dalej, to dobre doświadczenie. Po nawiązaniu współpracy gmina i fundacja między innymi wspólnie z mieszkańcami sadziły dęby wzdłuż ulicy Pruszkowskiej w Parzniewie. Jednak Drogi dla Natury to przede wszystkim kompleksowa ocena i analiza zadrzewienia. Program zarządzania zadrzewieniem realizowaliśmy na terenie między innymi gminy Brwinów. Poprzedzony był on licznymi analizami, inwentaryzacjami drzew, alej, całych układów alej wzdłuż dróg czy alej cennych przyrodniczo. Specjaliści ocenili skład i kondycję alei. Ile alej jest, w jakiej one są kondycji, w jakim stanie zdrowotnym, w jakiej formie, jak gęsto drzewa w tych alejach rosną i jaka jest informacja zwrotna w związku z tym, czy na przykład należałoby dosadzać wśród nich drzew. W gminie Brwinów przeważają długowieczne drzewa, w większości lipy. Stan zdrowotny jest tych lip przeważająco dobry, jak i innych pozostałych gatunków. Jakaś mały procent, około 1-2% drzew wymagają przyjrzenia się, może jakichś dalszych ekspertyz, dalszych działań, pracy w tym zakresie. Jednym z ciekawszych przykładów alei są te nietypowe, bo zlokalizowane w lesie młochowskim. Aleje powstały w XIX wieku wśród pól uprawnych, a przez kolejne 120 lat otoczył je las.